Hello everybody, good morning. Good morning. Dzień dobry wszystkim. Jak widzicie, jesteśmy na sali uniwersyteckiej. As you can see, we are in the university today, courtesy of Dom Spotkań Historii. They are doing some renovations, so they have placed us here today through their courtesy, and we are very grateful to them. Bardzo im dziękujemy, Dom Spotkań Historii. Dzisiaj mają remont, ale załatwili nam tutaj salę w uniwersytecie. Proszę Państwa, zaczęliśmy z malutkim opóźnieniem, ale nie ma sprawy, nieważne, dlatego że już widzę, że ludzie mieli troszkę kawy. Proponuję w ten sposób, I'll translate in English in a moment, proponuję w ten sposób, aby na programie, czy wszyscy mają program? Którzy chcą? Kto nie ma? Pan Artur nie ma? Ma, wszyscy mają, dobrze. Na programie, proszę Państwa, jest przerwa. I'm just saying we've started a little bit late, so when you look at the program, there is a break at 10:45 for coffee. My suggestion is that we maybe only make 5 minutes, bring the coffee, come back, because we don't want to run over the time. We have quite a long program that ends at 6 o'clock. And so today, I will try to be very strict. When it says that you finish at 1, we will finish at 1. So that we can stay on the time. To tak proszę prelegentów, proszę się trzymać do ustawionych czasu, do terminu, a żebyśmy mogli skończyć na czas. A ci, którzy jeszcze nie wiedzą, dzisiaj wieczorem mamy biesiadę kresową o 19:00. We have a kresy feast at 19 o'clock, 7 p.m. at Komanda Lwowska, przy Komandzie Lwowskiej. To zapraszamy. To jest dodatkowy koszt 100 zł, ale w tym jest wszystko. Napoje, desery, zupy, pierogi, decha, kresowa. If you do want to come and you're not registered for that, let me know so I can make the reservation. Dobrze, czy mogę poprosić, tylko pokazać rękę, kto przychodzi dzisiaj wieczorem, tak bym się zorientował. 5, 6, 7? Dobrze, odłożyłem 20, to chyba się zmieścimy. Tak? Dobrze. Aha, jeszcze jedna taka sprawa logistyki. One more logistical announcement. For lunch, we have arranged a lunch at the Ministry of Heritage across the street on Krakowskie Przedmieście. I make my suggestion, when it's lunchtime, 1 o'clock, we will all walk together, so we don't get lost. After lunch, we will go to Dom Spotkań Historii to meet the director for half an hour, and then we will come back here. Dobrze, po obiedzie, razem wszyscy przejdziemy się, ażeby nikt się nie zgubił, przejdziemy do Domu Spotkań Historii na pół godziny, spotkać się z panem dyrektorem, on nam przedstawi swoją działalność, Archiva Historii Mówione. He's going to show us the history of the oral recorded history collection they have at DSH, including many Sibiraks and Kresovets, so it's very interesting. Then we will come back here for the rest of the day. Okay, so jakieś pytania? Any questions? Kasia, są po toalety, prawda? Są na korytarzu. Toilets are in, at the corridor and walk down towards the entrance. Okay, to może zaczynamy w ten sposób. Znów powitamy wszystkich, w tym naszego współorganizatora, pana Mieczysława Pogodzińskiego, prezesa oddziału Sybiraku w Warszawie. A vice president also of the national Sybirak executive, zarząd główny Sybiraków. I nasz współpracownik już od kilku lat i przewiduję owocnej współpracy jeszcze przez kilka lat i coraz to więcej. And we're planning for even stronger cooperation going forward in recording the history of the Sybiraks. So in today's program, without any further introductions, I will ask our first presenter, who is a well-known author and very accomplished. Her profile is actually on the website.
I think rather than read through her long list of accomplishments, I'll ask her to go directly to her poetry, but I will make one remark, which is that Maya Trohinczyk has prepared the Rainy Red Poems from Exile exclusively and triggered by this conference. So we are very honored that she has dedicated this next chapter of her oeuvre to us. Bardzo dziękujemy, że pani przygotowała właśnie ten kompendium wierszy dla naszej konferencji specjalnie. Najpierw po angielsku, będzie później po polsku. Deszczowy chleb, wiersze z tułaczki. Pani Maja Trohinczyk z Kalifornii. Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie i jeszcze nie wiem w programie, że otwieram obrady dzisiaj. Będę czytała wiersze najpierw po angielsku, potem po polsku. Thank you very much. Thank you for the invitation and for placing me in the program as the first opening act. And I will read the poems first in English, then in Polish. I don't have in a handout, if you don't have a copy, the handouts are on the table. I don't have a Polish version yet because I was translating them on a plane. They're really brand new. And the reason why I did a different edition, I had a book called Slicing the Bread, which was in the original program, which was published in 2014, which contained poems based on memories of my mother and my father and my aunt, my great aunt, because I realized that these memories are being forgotten, and if I don't write them down, they'll disappear. And I couldn't write them down as prose or non-fiction because I already forgot half the details. So I made them into poems, so at least the core, the emotional core of each experience will survive. Ta pierwsza książka nazywała się Krojenie Chleba, opublikowana w 2014 roku w Kentucky. Zawierała wiersze oparte na wspomnieniach mojej mamy, mojego taty i rodziny, które postanowiłam udokumentować wierszami wspomnienia wojenne i o syberyjskiej i z tułaczki, ponieważ zdałam sobie sprawę, że nikt tych wspomnień nie zapisze i po prostu przepadną, a ponieważ już do tej pory sama zapomniałam połowę, więc zrobiłam z tego wiersze zamiast prozę, bo nie, trudno, jak się to przekręca fakty, żeby to była proza, jak trzeba napisać tylko wiersz. A wiersz zachowuje istotę przeżycia emocjonalnego, bo wiadomo, że fakty zapominamy, a emocje pozostają bardzo żywe, tak jak to by było wczoraj. Także ten zatytułowałam też po chlebie, bo głód jest tak wielkim czynnikiem w pamięci wojny. Nazywa się Deszczowy Chleb, The Rainy Bread. What to carry? You'll never know when the war will come, her mother said. You have to be ready. Most things are unimportant. You must take your gold, your family jewels. Diamonds will buy you food. Gold will save your life. Forget silver, too heavy. Take sturdy boots with two pairs of socks, a warm goose down comforter on your back, one picture, no books, leave it all. You will have to walk, sleep in a ditch, walk, pack lightly. What you carry will protect you from starving, from freezing. That's what matters. Goose down and gold, hunger and snow. She still has her goose down coverlet, useless in California. Her mother squished it into a suitcase the first time she came to visit. The down came from geese plucked decades ago in Bielewice by her grandma, Nina. Diamonds? She sold her rings to pay for the divorce, keep the house with pomegranates and orange trees. Her shoes are useless too. A rainbow of high heels in a closet. Co zabrać? Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie wojna, uczy ją mama. Bądź gotowa. Większość rzeczy nieważne. Musisz zabrać złoto, skarby rodzinne. Diamenty ci nakarmią. Złotem ocalisz życie. Zapomnij o srebrze. Za ciężkie. Weź mocne buty, dwie pary skarpetek, ciepłą kołdrę z gęsiego puchu zażyć na plecy. Weź jedno zdjęcie, nie bierz książek, zostaw.
Będziesz szła, spała w rowie, szła dalej. Mało zapakuj. Zabierz, co ocali ci życie. Obroni od głodu, od mrozu. Tylko to się liczy. Gęsi puch i złoto. Głód i śnieg. Do dziś ma kołdrę z gęsiego puchu bezużyteczną w gorącej Kalifornii. Mama wcisnęła ją do walizki, gdy przyjechała po raz pierwszy z wizytą. Puch z gęsi oskubanych przez babcię Ninę tak lata wcześniej w Bielewiczach. Diamenty? Sprzedała pierścionki, żeby zapłacić za rozwód, uratować dom, gdzie rosną granaty i pomarańcze. Buty też ma do niczego. W szafce tęcza kolorów na wysokich obcasach. Drugi wiersz. Starlight. The Soviets came in 1939. They shot her uncle in the street and took his widow, Antonia, with her two sons to Siberia, all in 24 hours. Her father didn't wait. He sold what he could. They went to the green border, back to his family near Lublin. Germans were not half as bad. Two pairs, a parent, a child, walking quietly in a single file through deep snow drifts, long shadows on the sparkling midnight white. The guide took them in a boat across the river Bug, smooth black water between brilliant banks, twisted tree branches turning. The moon hid behind clouds, stars scattered. On the other shore, the guide told her to take off her coat. He ripped out the lining, counted the gold coins her mother had sewn into the seams. He tore apart her teddy bear, took the jewels from his belly. I got frostbite on my cheeks and hands that night. Look at the spots, she told her lover. We had paid him already. You cannot trust anyone. Not anyone at all. Światło gwiazd. Sowieci przyszli w 1939 roku. Zastrzelili wujka na ulicy, zabrali ciocię Tonię, już wdowę, i dwóch synów na Syberię. I to wszystko w 24 godziny. Ojciec nie czekał na areszt. Sprzedał, co mógł. Poszli pieszo przez zieloną granicę do rodziny w Lubelskim. Niemcy nie byli tacy źli. Dwie pary, dorosły i dziecko. Idą cicho przez głębokie zatory śniegu, długie cienie na błyszczącej bieli o północy. Przewodnik zabrał ich przez Bug. Łódź na gładkiej, czarnej wodzie, pomiędzy śnieżnymi brzegami, pokręcone gałęzie drzew, cienie w ruchu. Księżyc chowa się za obłoki, gwiazdy rozrzucone na niebie. Na drugim brzegu przewodnik mówi: zdejm palto. Wyrywa podszewkę, liczy złote monety, które mama zaszyła w kieszeniach szwy płaszczyka. Rozrywa na strzępy jej misia, zabiera klejnoty z tłuszczanego brzuszka. Tej nocy odmroziłam policzki i ręce. Patrz na te plamy, widzisz? Powiedziała córce. Przecież mu zapłaciliśmy. Dziecko, nikomu nie wolno wierzyć. Nigdy nikomu. Woj. Some say 70,000, some say 150,000, some say 200,000, who knows? 1,600 or 300 was enough to imprint the name of a different village onto the memory of the world. Before IDs, passwords and credit cards, before the global surveillance machine started to count every thought, every photo, their births and weddings were recorded in church registers, incinerated after they and the houses were burned to ash. Death in flames, death by the bullet, death by the blade, and the baton and bare hands. They lived and planted, carried wreaths in procession, in harvest festivals, danced and laughed on cold October nights. Gone now, forgotten,
and uncounted, whole families, generations gone. Like leaves on white birch trees, they blaze in the last display of color before disintegrating in the rain into the ground. Their land has other owners now, their houses and barns erased, the village roads plowed over. We know some names. We have some photos of some houses. We even made a list of losses. If we are lucky, we go back, dig through the rubble for the priceless treasure of one broken brick. Go to the stars, birch leaves of autumn, lost and forgotten, the poles of Bowie will still shine bright. Bowie. Niektórzy mówią 70 tysięcy, inni 150 tysięcy, inni 200 tysięcy. Któż wie, 1600 czy 300 wystarczyłoby wryć nas do tamtej wioski w pamięć świata. Zanim powstały paszporty, hasła, karty kredytowe, zanim światowa maszyneria kontroli zaczęła liczyć każdą myśl, każde zdjęcie, ich narodziny i śluby rejestrowano w księgach kościelnych, spalonych zaraz po nich, gdy oni i ich domy już zamieniły się w popiół. Śmierć w płomieniach, śmierć od kuli, śmierć na ostrzu noża, śmierć to dar pałek i dar gołych rąk. Tam żyli, sadzili, zbierali, nieśli wieńce w procesji dożynkowej, tam tańczyli i bawili się w zimne noce października. Znikli bez śladu, zapomnieni, niepoliczeni. Po całych rodzinach, pokoleniach nie pozostał ślad. Jak liście na białych brzozach płonął złotem w ostatnim pokazie koloru, zanim się nie roztopią w strumieniach deszczu, wdeptane w ziemię. Pola mają nowych właścicieli, domy i obejścia polikwidowane, wiejskie drogi zaorane. Znamy trochę nazwisk, mamy trochę zdjęć, jakichś tam domów, nawet spisaliśmy listy strat. Jak się uda, możemy wrócić, przekopać ruiny, znaleźć jedną rozbitą cegłę, bezcenny skarb. Podeszli do gwiazd, brzozowe liście jesieni, zagubieni, zapomnieni, Polacy z Wołynia, kiedyś zajaśnieją blaskiem ponad czas. Who knows how many? The pit was dark, still darker at the bottom, deep as the gates of hell, its demon mouth wide open to devour row after row of bright young men. Who knows the faces now? The blue eyes sparkling with tears and laughter, the closely cropped soldiers' dark blonde hair. Down, down they went to the bottomless pits of Kolyma for Stalin's diamonds, uranium for his bombs. Down, down they went to the boundless hell of Kolyma for Stalin's riches, his bomb and his revenge. They lost the fight for Poland's sacred freedom. They knew how precious independence was, how rare. They kept on fighting when enemies became allies, their lives sold on the global market of slaves. Down, down they went to the bottomless mines of Kolyma for Stalin's diamonds, uranium for his bombs. Kolyma. Czy wiadomo ilu? Szyb był tak ciemny, ciemniejszy na dole, głęboki jak bramy piekła, demoniczne szczęki rozwarte szeroko, by pożreć szereg za szeregiem światłych, młodych ludzi. Któż dziś zna ich twarze? Błękitne oczy z połyskiem łez czy śmiechu, krótko ostrzyżone włosy żołnierskie, ciemnoblond.
w dół tam zeszli, w głąb otchłań kołyny, pod diamenty Stalina, uran do bomb. W dół tam zeszli, w głąb otchłań kołyny, pod diamenty Stalina, uran do jego bomb. Przegrali walkę o świętą wolną, wolność Polski, znali jej wartość, rzadkość niepodległości. Walczyli dalej, gdy wrogowie stali się aliantami, ich życie sprzedane w niewolę na światowym rynku. W dół tam zeszli, w głąb otchłani kołyny, po skarby Stalina, jego zemstę i broń. Następny wiersz jest dedykowany malarzowi znakomitemu, o którym wszyscy powinniśmy wiedzieć, Julian Stańczak. Jest jednym z współtwórców Popartu. Stracił władzę nad ręką, prawą ręką w obozie w Syberii. Potem w Ugandzie nauczył się malować i został niesamowicie wybitnym malarzem. Zbiera nagrody wszędzie i każdy Polak powinien to nazwisko znać. The next poem is dedicated to Julian Stańczak, who is a painter who lost the use of his right hand. He wanted to be a cello player, musician in Siberia, and then in the camp in Uganda learned how to paint, and then he became one of the most important contemporary artists of the world in America. He collects major awards all the time, and nobody, or very few people in Poland know about him. So this poem is entitled Under African Sky. Amber and coral, ruby and carnelian. He looks at the brightness of the African sky, the blazing sunset above the plains of Uganda. His eyes follow the pattern of light and shadow on the savanna tall grass. Dark lines cut into light on the flanks of a zebra. He thinks of a donkey back home, transformed by the extravagant geometric boldness of stripes shining bright. Blinding his eyes, used to Siberian darkness in dim interiors of mastic prison huts, he admires the play of gold and bronze inside the tiger's eye, a stone his teacher gave him for protection and good luck. How it shifts with each turn, different yet the same, lines upon lines of light. The richness stays under his eyelids, as he twists and turns the tiger's eye in his one good hand left, while the other, a useless appendage, hangs limply since the beating in a Soviet prison camp. Shattered, like his dream of music, the honey-rich tones of his cello, he finds a different flavored honey in the richness of African sunsets, the stripes of the tiger's eye. He captures the undulating lines and blazing hues on majestic canvas, moving in the rhythm of wild plains, out of Africa, into fame. Amber and topaz, gold, bronze and light, so much light. Pod niebem Afryki, bursztyn i koral, rubin i karnela. Chłopiec patrzy na jasność nieba Afryki, płomienny zachód słońca nad równiną w Ugandzie. Śledzi przemienność światła i cienia na wysokiej trawie sawanny. Ciemne linie przecinają jasne na boku zebry, a on myśli o osiołku w domu, przerobionym przez ekstrawagancję geometrii, śmiałość biało-czarnych pasów. Jasność oślepia oczy przyzwyczajone do ciemności Syberii, bladych wnętrz dusznych obozowych chatek. Teraz podziwia blask złota i brązu w oku tygrysa, kamieniu, jaki dał mu nauczyciel na szczęście i w obronę przed złym. Pręgi przesuwają się przy każdym obrocie, wciąż inne, ale zawsze takie same. Linie w liniach światła. Zostaje mu bogactwo pod powiekami, gdy kręci kamykiem tygrysiego oczka, trzymanym w lewej ręce, jedyne jaka mu do użytku została, prawa bezwładna, niepotrzebna, wisi bezwolnie od czasu pobicia w
sowieckim gułagu. Rozbita, zniszczona, jak marzenie muzyki, miodem płynące dźwięki wiolonczeli. A jednak znalazł odmienny smak miodu w skarbach afrykańskich zachodów, w pasiastym oku tygrysa. Teraz poczytuje te wygięte linie i płomienne kolory na majestatycznych płótnach płynących w rytmie dzikich równin z Afryki w sławę. Bursztyn, topaz, złoto, brąz i światło, blask, sam blask. Slicing the bread, her mother's hunger, one huge pot of hot water with some chopped weeds, Comesa, Lebioda, she taught her to recognize their leaves just in case, plus a spoonful of flour for flavor, lunch for 20 people crammed into a two-bedroom house. The spring was the worst, flowers, birdsong, and nothing to eat. You had to wait for the rye and potatoes to grow. The pantry was empty. She was hungry, always hungry. She ate raw wheat sometimes, too green. The kernels she chewed, still milky, made her sick. 30 years after the war, her mother stashed paper bags with sliced dried bread on top shelves in her Warsaw apartment. 20-30 bags, enough food for a month. Don't ever throw any bread away, her mother said. Remember, war is hunger. Every week, her mother ate jad soup, fit for a beggar, made with crumbled wheat buns, stale sourdough loaves, pieces of dark rye, soaked in hot tea with honey. She liked it. She wanted to remember its taste. Krojenie chleba. Głód matki. Wielki gar gorącej wody, trochę posiekanych chwastów. Comesa, Lebioda. Mama nauczyła ją rozpoznawać liście na wszelki wypadek. Plus łyżka mąki do smaku. Obiad na 20 osób stłoczonych w dwupokojowym domku. Wiosna była najgorsza. Kwiaty, śpiew ptaków i nic do jedzenia. Trzeba było czekać, aż urośnie żyto i ziemniaki. Spiżarka była pusta. Mama była głodna, ciągle głodna. Czasem jadła surowe ziarna pszenicy, mleczne ziarenka. Były zbyt zielone, żeby je jeść, aż się pochorowała. 30 lat po wojnie. Mama pakowała papierowe torby z pokrojonymi, suchymi plastrami chleba na wszystkie najwyższe półki w szafkach warszawskiej kuchni. 20-30 toreb, dość jedzenia na miesiąc. Nigdy nie wyrzucaj chleba, mówiła mama. Pamiętaj, wojna to głód. Co tydzień mama jadła zupę dziada, taką dla żebraka z pokruszonych bułek pszennych, suchych plastrów żytniego chleba, piętek razowego, wymoczonych w gorącej herbacie, okraszonych miodem. Dziewczynka to polubiła, bardzo chciała zapamiętać ten smak. Standing guard. At a tombstone for strangers, she shivers in the freezing rain of April. A white shirt, pleated navy skirt, school sweater, the longest hour. Red tie, an ugly beret. Not allowed to move, sit, turn, frown, or scratch her nose. Not allowed to talk to the other girl. No smiling, eyes fixed, looking straight ahead. The longest hour. This is how the dead consume the living. Reverse cannibalism. Would she have volunteered had her parents told her? Two great uncles, priest in Dachau, one relieved of his ills in a gas chamber, one liberated with his body spirit broken,
A home army fighter killed in Auschwitz, two others hanged in the Lublin castle, one survivor of Majdanek and Kosowin, three siblings from the Warsaw Uprising buried under ruins in September 44, those who perished in the Soviet Gulag, the officers shot in the Katyn Forest. The list goes on and on. Is that what a 10-year-old is meant to know? Straż honorowa. Przy grobie dla obcych ma dreszcze w mrożnym deszczu kwietnia. Biała koszula, plisowana granatowa spódnica, szkolny sweter. Godzina się dłuży. Czerwony krawat, okropny, niewygodny beret. Nie wolno się poruszyć, usiąść, odwrócić, zmarszczyć drzwi, podrapać po nosie. Nie wolno rozmawiać z drugą dziewczynką, nie wolno się uśmiechać. Oczy trzymaj prosto, patrzone przed siebie. Godzina się dłuży. Tak właśnie umarli pożerają żywych. Odwrotny kanibalizm. Ona nie chce tu być. Czy zgłosiłaby się na ochotnika, gdyby rodzice powiedzieli jej prawdę? Dwóch wujów matki, księża w Dachau, jeden uwolniony od cierpień w komorze gazowej, drugi dożył wyzwolenia, złamany na duszy i ciele. Żołnierz Armii Krajowej, co zginął w Oświęcimiu. Dwóch innych powieszonych na zamku w Lublinie. Jeden przeżył Majdanek i Grossrosse. Troje rodzeństwa z Powstania Warszawskiego zasypani gruzem ruin we wrześniu. I ci zamordowani w sowieckich gułagach. I ten oficer zastrzelony w Lesie Katyńskim. Lista ciągnie się w nieskończoność. Czy naprawdę jest to wiedza dla dziecka? Roma King jest między nami. Jeden wiersz w książce, którą tutaj mam, jest jej poświęcony, oparty na jej wspomnieniach, bo sporo wierszy napisałam na podstawie spotkania z Sybirakami w Los Angeles, kiedy ludzie opowiadali po raz pierwszy niektórzy swoje historie. Więc Roma King is here and one of the poems in the book is about her. I will not read it right now, but I just want to mention that quite a few of these stories also based on memories of Sibira survivors who are in Los Angeles, and some of them were telling the stories for the first time. Recently we had a meeting in June and they were crying and telling how horrible it was for them because they didn't want to think about it or deal with it. So the last poem I'm going to read is about my aunt who was taken to Siberia, and I see what happened. Ciocia Tonia. On the pear tree between fields of sugar beets and corn. Okay. On the pear tree between fields of sugar beets and corn, ripe pears. That's all left from the house, barn, and orchard. The farm where she raised her sons, milked her cows, and baked her bread. Only a pear tree, a lone memento standing forlorn in an August field. They plowed it over, the village church and bus stops, the neighbor's corrals where the horses used to neigh. They plowed it over, of herbs and cosmos, its fragile lace of leaves kissed by sunlight, a dream of a flower. She used to so love its effervescent beauty in the past. It is not painful now, just surprising. Her whole life gone and only one tree left. No trace of her ancestral village on the maps. It was the worst to see her neighbors running with news her husband shot in the middle of the dusty village road. No time for grief. She saved her tears for later. The orders came at once, a day to pack, a long train ride to an unfamiliar city near a river she never longed to see. They said, pack wisely, take the warmest clothes, boots, pillows, bring as much food as you can carry. Where you are going, there is nothing except for freezing breath and bitter cold. Only a pear tree in an empty field of stubble. Only a pearl tree in her golden field of dreams. Ciocia Tonia. Tylko ta grusza wśród pól buraków zboża. Dojrzałe gruszki to wszystko, co zostało z domu, obejścia, sadu. Tam urodziła dzieci, doiła krowy, piekła chleb. Tylko ta grusza. Samotne memento stoi smutne w sierpniowym polu.
wszystko zaorali. Kościół, wioskę, przystanek, obejście sąsiadów, gdzie konie kiedyś rżały, wszystko zaorali. Jej ogród, zielny i kwietnik, gdzie śliczny kosmos z delikatną koronką liści całowało słońce, marzenie, nie kwiat. Tak kiedyś lubiła jego subtelną piękność. To już nie boli, tylko trochę dziwi. Całe życie zniknęło, tylko jedno drzewo jeszcze jest. Nie ma śladu po rodzinnej wiosce, nawet nazwy na nowych mapach brak. Najgorsze było, gdy przybiegli sąsiedzi, wołając z dala, twój mąż nie żyje, zastrzelili go na środku drogi. Nie czas na żal, schowała łzy do kieszeni, rozkaz przyszedł natychmiast, dzień na pakowanie rzeczy, długa jazda pociągiem w nieznane, do obcego miasta, nad zimną rzeką, nie tą z sennych marzeń. Mówią, pakuj się mądrze, najcieplejsze ubrania, buty, poduszki, tyle jedzenia, ile udźwigniesz, tam, gdzie jedziesz, nie ma nic, prócz zmarzniętego oddechu, koszmaru zimna. Tylko ta grusza na pustym ściernisku. Tylko ta perła w złotym sadzie snów. Maja, bardzo dziękuję. Bardzo wzruszające wiersze. Szkoda, że nie mamy godziny lub dwie, żeby poświęcić im. Ale jest bardzo dobry wstęp. I was just saying to Maya that this is a very moving poetry. I'm sure that everybody would share this reaction. And I think it is wonderful. And it's a shame that we could dedicate easily 1 or 2 hours just to Maya's readings. Perhaps this is something, Maya, we can work on as a multimedia project for the virtual museum and have your poetry recorded in this way. But this is a very good introduction to your work, and thank you very much. Maya, are your books available on the internet later? They are already available on the internet, but I think they're not available in Poland because the publisher only sells in America. Okay. But I have only 6 copies. Actually, I brought 14, but somehow dwindled to 6. You are selling them for how much? 20. 20 zloty? Yeah, yeah. 20 zloty, $20. No, what is it? It's a discount price from participants. Maja, dziękuję bardzo. Tutaj w Polsce nie można jeszcze na sieci otrzymać tych książek, ale Maja je sprzedaje za 20 zł, zaledwie. And for all of us on the English side, I think we can order them on the internet, yes? So we can leave these for our Polish friends on this side today.